Cześć, widzowie, z tej strony Znichera. W tym odcinku wam przedstawię nową broń, która doszła do Call of Duty Mobile. Dawno nie było odcinków na tym kanale, czyli 50GS, ta broń się nazywa. Ogólnie, tak naprawdę to jest Deagle, nazwa tej broni, ale z tego względu, że nie mają praw autorskich oczywiście. Ja mam 12 poziom na tej broni, z tego względu, że po prostu wbijam z tych eventów tą broń i tyle. A jaki attachment mam dotychczas? Oczywiście perk, penetration, bullet. Mam tu oczywiście, żeby ciszej strzelać, ale to niby pomaga dla mnie w kontroli nad bronią, ale niektórzy twierdzą, że to nie jest prawda. Ale mi tak się wydaje, jakby lepiej się strzelało. Barrel oczywiście, MIP, Extended Light Barrel, zwiększa oczywiście kontrolę nad bronią, bo tak naprawdę Deagle ma strasznie odrzut duży i naprawdę trzeba mieć dużą kontrolę nad tą bronią, żeby się dobrze strzelało. Oczywiście Grandfather Grip Tape tylko mogę to dać z tego względu, że ma tylko to odblokowane, a dużo też daje, bo większą oczywiście kontrolę. Laser RTC Laser 1MW też daje lepsze accuracy, czyli lepsze kontrolę nad bronią. I wypróbujemy po prostu tą broń na Nuketownie, na Domination. I co do tego jeszcze tej broni, w ogóle widzowie zrobili chyba, w ogóle widzowie polepszyli w ogóle serwery z tego co ja widzę, bo 20 pingu mam. To znaczy, że... A właśnie, to się ten odrzut, widzicie widzowie, strasznie ciężko się strzela. Że gościu go widzi i nie zabije go. Interesujące. Czy dwa strzały, gościa nie ma. Ciężko sobie się strzela. Co? Jak to nie zabiło? Ale to trzeba totalnie stanąć w miejscu. Zapomniałem, że Deagle, jeśli ruszacie, to nie trafiacie. To jest najgorsze w tym Deagle. No właśnie. Ruszacie się, to nie trafiacie. To jest właśnie disadvantage na Deagle. Widzicie? Trzeba stanąć w miejscu, dopiero go zabijecie. Zabijecie, bo inaczej jest ciężko. Widzicie, trzeba stać w miejscu totalnie, żeby kogoś zabić. Powiem tak, ta broń, ten Deagle jest dobry, tylko że to najgorsze to, że strasznie movement psuje, czy trzeba stać w miejscu. To jest najgorsze w tym wszystkim, że gościu sobie tu siedzi, tak o. Fajnie. Powiem tak, mi ta broń pasuje, tylko że ten movement strasznie mnie irytuje, że w trakcie ruchu nie możecie trafić nikogo, bo to jest właśnie problem na tym Deagle. On jest dobry, tylko że musicie w miejscu stać, żeby kogoś zabić. Ten Deagle strasznie jest mocny. Deagle strasznie jest mocny, tylko trzeba w miejscu stać, co jest najgorsze. O, widzicie, w miejscu trzeba stać. O, widzicie to? Wtedy zabijam, nie? No nic nie mogę zrobić. Miałem amunicji. Ale powiem tak widzowie, no ten Deagle strasznie jest dobry, tylko że bardzo... Ten Deagle ogólnie jest bardzo dobry, tylko że jest problem w tym, że nie możecie się poruszać w tym czasie. Bo to jest tak samo jak w CS-ie, żeby ten strzał bezpośrednio doszedł do przeciwnika, trzeba w miejscu stać. I ten strzał wtedy jest precyzyjny i gościu na dwa strzały po prostu ginie. Albo w głowę jak traficie, ale w głowę trafić w tej grze no to naprawdę jest ciężko. Ale cóż, ja polecam tak naprawdę to Deagle się nauczyć, bo w dużo sytuacjach takich może naprawdę dużo ugrać. Na przykład jak na Search and Destroy. Strasznie dużo można ugrać. Widzowie, niestety był trochę ten odcinek taki bardzo chaotyczny z tego względu, że ja nagrywałem chyba gdzieś z 10 dni na YouTube'a i trochę się wybiję z tego rytmu zagrywania. Ale cóż, widzowie, jeśli wam się podobał odcinek, wiecie co robić, łapkować, subskrybować dzwoneczkiem i napisać w komentarzu, co myślicie o tym Deagle, czy jest spoko,
czy będziecie nim grać. No cóż, no to się widzimy w następnych odcinkach. Narka.